będę opowiadał najpiękniejszą bajkę, jaką znam. I mam taki pomysł, żeby dzieci, które chcą posłuchać tej bajki, przyszły sobie usiąść tutaj, to wtedy będę widział, czy rozumiecie, a jak nie będziecie rozumieć, to będę próbował jeszcze prościej. Zapraszam wszystkie dzieci, żeby mogły posłuchać absolutnie najpiękniejszej bajki na świecie. Ja tę bajkę przeczytałem, jak już byłem całkiem starym człowiekiem i byłem zły na los, że tak późno przeczytałem tę bajkę. Chodźcie, chodźcie. Na moment. Jest ok. Chodźcie, chodźcie. Stary znajomy Piotr, siadaj. Słuchajcie, bajka jest taka. Było takie miasto, w którym postawiono na rynku miasta pomnik, bardzo wysoki pomnik. I ten pomnik był postawiony dla szczęśliwego księcia. Miasto chciało mieć pomnik szczęśliwego księcia. I zrobili figurę tego księcia z ołowiu. Ale jak go widzicie, ołów jaki ma kolor? Taki jest szary, nie? Szare to jest szczęśliwe? Nie za bardzo, co? To pomyśleli, że żeby bardziej było szczęśliwie, to ten ołowiany pomnik księcia pokryto płytkami ze złota. No to już się tak pięknie świeci, cały złoty, bogaty, to już myśleli, już trochę taki szczęśliwszy, nie? Ludzie przechodzili koło tego złotego pomnika, to się uśmiechali. To taki szczęśliwy książę. A jeszcze im było mało, to zrobili temu księciu oczy z dwóch takich kamieni, co się nazywają szafiry. To tylko mamy wiedzą, że chciałyby mieć takie pierścionki, albo co tam, ja się na tym kompletnie nie znam, chcę powiedzieć. Natomiast, ponieważ książę miał przy boku miecz, to na końcu miecza jeszcze zrobiono mu taką głowicę z rubinu, jeszcze szlachetniejszy, piękniejszy kamień. No to jak już wszyscy podchodzili pod ten pomnik, to im się tak gęby rozdzierał, tak, ale szczęśliwy. Wszystko ma ze złota, tu ma rubin, tu ma dwa szafiry, ale szczęście. Szczęśliwy książę stał na pomniku. I słuchajcie, któregoś dnia przez to miasto leciała sobie jaskółka. Bo już się zrobiła późna jesień i wiecie pewnie, że jaskółki odlatują do ciepłych krajów na zimę. Bo tutaj u nas byłoby im za zimno. Jaskółki nie lubią śniegu. Tym się różnią od nas. My lubimy śnieg, bo można na nartach pojeździć, na sankach. Tata pociągnie, przecież ma tyle siły. Ale jaskółki nie lubią śniegu. Jaskółki odlatują do ciepłych krajów na zimę. Ta jaskółka się troszkę spóźniła. Wszyscy koledzy polecieli. Nie będziemy mówić teraz, czemu się ta jaskółka spóźniła, bo to jest odrębna historia. Nie? W każdym razie przelatywała jaskółka przez to miasto. I było już późno. Pomyślała, że gdzieś by się chciała przespać. I pomyślała sobie tak, o, jaki ładny pomnik, cały ze złota. Jeszcze nigdy nie spałam w złotym łóżku. A tak to będę miała łóżko ze złota, jak się położę przy tym pomniku. Tak sobie pomyślała, że między nogami tego szczęśliwego księcia tam się położy i będzie wszystko elegancko tam się prześlić. Położyła się, słuchajcie, u nóg tego złotego, szczęśliwego księcia. I chciała zasnąć, a tu naraz spadła na nią taka wielka kropla wody. Rozejrzała się, mówi, nie ma nigdzie żadnej chmury, nie ma nigdzie deszczu. Co to za kropla wody? I mówi, a co to w ogóle za pomnik, że przez niego woda przecieka? Niewygodne to wszystko. A tu druga kropla na nią spadła. No to
teraz kółko już będzie chyba zaraz to polecę. Muszę się gdzieś przebić. A tu trzecia kropla na ludzką. No to ona się wtedy przyjrzała temu księciu. I się okazuje, że to wcale nie był mężczyzna. Tylko to książę na tym pomniku płakał. I zobaczyła takie wielkie łzy, które mu ciekną z oczu i spadają na to. No to ona podleciała do księcia i mówi: no czemu? Kto ty jesteś w ogóle? A on mówi: ja jestem szczęśliwy książę. A jaskółka: to czemu płaczesz, że jesteś szczęśliwy? Nie? Tak szczęśliwy nie powinien płakać, co? A płakał? Czemu płaczesz? A on mówi tak: bo ja z tego wysokiego pomnika to widzę wszystko, co się dzieje w tym mieście. I popatrz tam. Tam jest taka ciasta uliczka, daleko, prawie na granicy miasta. I tam przy tej uliczce stoi niewielki domek. I w tym domku jest taka biedna, biedna pani, która mimo tego, że już jest późno, bo już jest noc, to ona jeszcze pracuje, wyszywa. Ma słabe światło, raz się gdzieś tam kupuje tą igłą, krew jej cieknie z rąk, ale ona bardzo ciężko pracuje. Dlaczego? Bo chce kupić lekarstwo swojemu synkowi, który jest chory, leży tam w łóżku i ma bardzo wielką gorączkę. A ona nie ma za co mu kupić lekarstwa. A on jak się kładł do tego łóżka, to mówi: mamo, mamo, jakbyś mi dała pomarańcza. Chciałbym sobie zjeść pomarańczę. Mamo, dziecko, co ja ci, skąd ja ci pomarańcza wezmę, jak ja nie mam nawet na lekarstwo dla ciebie. No, jaskółka tak kładła i co z tym zrobimy? A książę mówi tak: popatrz, ja mam tu na tym mieczu ten rubin, bo on mi nie jest do niczego potrzebny. Weź ten rubin, swój dziubek, i zanieś tam tej pani. I za ten rubin to ona kupi pomarańcze i lekarstwo i wszystko i tam będzie fajnie. Jaskółka mówi tak: ja właściwie nie lubię małych chłopców. Bo jak wczoraj się kąpałam nad rzeką, to przyszły dwa chłopaki i rzucały do mnie kamienie. No na szczęście żaden nie trafił. No czemu ja mam właściwie małym chłopcom pomagać, jak oni są tacy źli? No ale książę mówi: jaskółka, no weź ten rubin, zanieś. Poleciała, tak się wzruszyła tym, co robi, że nie tylko zostawiła rubin tej pani na stole, ale jeszcze przeleciała nad tym chłopcem, nad jego łóżkiem, pomachała mu skrzydłami. Tak jak wiecie, jak czasem jak jest gorące, nie? Tak machamy jakimś, co się nazywa wachlarz, czy co tam, nie? Żeby było trochę głodniej. Zrobiła mu trochę wiatru i on zasnął, bo mu od tego chłodnego powietrza spadła gorączka. No i wróciła do tego księcia, mówi: książę, załatwione, jutro lecę do ciepłych krajów. Pan książę mówi: wiesz co, może byś została jeszcze jedną noc. No ale wszyscy na mnie już czekają, tam moi koledzy polecieli do Egiptu, daleko, do ciepłych krajów, a ja tu sama jestem. A książę mówi: wiesz co, ale może byśmy jeszcze coś w tę noc, jeszcze jedną, coś byśmy zrobili dobrego. No ale co jest potrzebne? A książę mówi tak: popatrz, tam z drugiej strony miasta, tam jest taki młody pan, mężczyzna, tak po 30, on jest pisarzem. I umówił się, że napisze sztukę dla teatru. Ale już się zaczęła prawie zima. On nie ma pieniążków, żeby sobie kupić drzewo do pieca. I jest bardzo zimno w jego mieszkaniu. I jest tak zimno, że on nie może pisać, bo ma całe ręce zmarznięte i nawet nie może długopisu trzymać rękę. Tak jest zimno. No a jaskółka mówi: no ale co ja mam mu zanieść? Miałeś tu rubin na mieczu, no ale nie masz drugiego rubinu. A książę mówi tak: jaskółka, podleć do mojej twarzy i weź jeden szafik jednorodowy. No tego nie zrobię. Weź i zanieś mu ten szafik.
Będę miał jeszcze tu biegł. Jaskółka tak robiła trochę. Nie chciała, żeby on nie miał jednego oka. Ale jak tak prosił, no to wzięła to jego oko z szuki i zaniosła tamtemu panu. On rzeczywiście kupił sobie drewno, zagrał sobie w piecu, napisał tę sztukę do teatru. No i ta historia też się wydarzyła. Jaskółka mówi: książę, żegnamy się, lecę do Egiptu. A książę mówi: jaskółka, może mi została jeszcze jedną noc? No ale po co mam zostać? A książę mówi: tak, popatrz, tam na ulicy jest taka dziewczynka, która sprzedaje za pound. Ona jest z bardzo biednej rodziny i w ten sposób zarabia pieniądze dla całej rodziny, że sprzedaje za pound. I właśnie jej te wszystkie zapałki, jakie miała, upadły w śnieg. No i nikt nie kupi tych zapałek, nie? Bo wiecie, komu, po co, na co mokre zapałki? No to jak nie kupi wygodniej tych zapałek, no to cała rodzina będzie biedna, ta dziewczynka będzie biedna. Tak nie może być, mówi książę. No to jaskółka mówi: ale no co możemy zrobić? A książę mówi: mam jeszcze drugie oko. Weź ten drugi szafir i zanieś tej dziewczynce. I ona jaskółka zaniosła. Dziewczynka dała ten szafir tacie. Tata zrobił wielkie zakupy. No i już słuchajcie, trzecia rodzina była szczęśliwa. No i książę mówi tak do jaskółki: jaskółka, no to już teraz chyba musisz lecieć do tego Egiptu. Tam wszyscy twoi koledzy polecieli. A jaskółka mówi tak: książę, teraz nie mogę lecieć. Dlaczego? No bo ty jesteś niewidomy. Ktoś musi z tobą zostać. No a książę mówi: ale przecież jak tu zostaniesz, to zamarzniesz. Jaskółki nie potrafią przeżyć zimy. A jaskółka mówi: zostanę. Zostanę, będę z tobą całą zimę. No i wiecie, ponieważ książę był teraz niewidomy, to jaskółka zaczęła mu opowiadać, jak jest pięknie w tych ciepłych krajach, gdzie ona latała tam każdego roku. Opowiadała mu o takiej rzece, co się nazywa Nil i o zwierzętach, które w tym Nilu żyją i pływają. Opowiadała mu o piramidach egipskich. A książę mówi o tych wszystkich opowiadaniach tak: wiesz co, a jakbyś tak poleciała nad miasto i przyleć, opowiedz mi, co w mieście widać. Nie opowiadaj mi o tym, co jest w Egipcie, co jest w Nilu. Opowiedz mi, co się dzieje u nas w mieście. Jaskółka poleciała nad miasto i wróciła do księcia i mówi: no wiesz co, książę? Tam jedna rodzina płacze. Tam następna płacze, bo tata stracił pracę. Tam płaczą ludzie, bo ich wyrzucono z domu. A tam ktoś płacze, bo jest chory. Bardzo dużo ludzi cierpi. No i co tu zrobić? A książę mówi tak: popatrz, bo ja jestem cały pokryty płytkami ze złota, to zróbmy tak. Odrywaj to złoto po kolei ze mnie i każdej takiej, do każdego takiego domu, gdzie ktoś płacze, zanieś chociaż jedną płytkę ze złota. No i jaskółka podjęła się takiej ciężkiej pracy. Pracowała dwa dni, dwie noce, obrywała to złoto z chodnika i zanosiła do ludzi, którzy płaczą. I słuchajcie, po tych dwóch dniach pracy i dwóch nocy, które były bardzo zimne, jaskółka poczuła, że rzeczywiście już dłużej, mówiąc prosto, nie pociągnie, bo jest zimno i że zamarza. No i to ona powiedziała księciu: książę, musimy cię pożegnać. A książę mówi: no chyba teraz nie lecisz do Egiptu. A ona mówi: nie, już nie lecę do Egiptu. Teraz będę umierać. No i tyle jeszcze zrobili, że ta jaskółka podleciała wysoko do księcia, pocałowali się i jaskółka. Następnego dnia, słuchajcie, przyszli ludzie z miasta. A
patrzą na pomnik księcia i mówią, to wcale nie wygląda na pomnik szczęśliwego księcia. Taki popielaty, nie ma żadnego złota, nie ma rubinów, nie ma szafirów, taki jakiś kompletnie nijaki. Co to za pomnik? Kazali, słuchajcie, zdjąć tego księcia z pomnika i wrzucić do pieca, żeby się roztopił. No bo był z ołowiu, to można taki ołowiany pomnik roztopić. I prawie się cały roztopił, z wyjątkiem jednego szczegółu, jednej części. Nie udało się ją stopić. Ciekawe, czy domyślicie się, czego nie można było stopić z tego pomnika? Serce. Serce nie chciało się roztopić i wiecie co? Było pęknięte. To znaczy, że jak ta jaskółka zmarła, to księciu szczęśliwemu pękło serce. No i ci wszyscy wielcy ludzie w mieście zadecydowali, że z tego ołowiu, z pomnika coś zrobią, a z serca nic się nie da zrobić, to wyrzucili to serce na śmietnik, a wcześniej na śmietniku leżała już ta zmarła jaskółka. I wtedy, słuchajcie, Pan Bóg zawołał do siebie jednego anioła. I Pan Bóg mówi tak. Leć do tego miasta i przynieś mi dwie najcenniejsze rzeczy, jakie są w tym mieście. Dwie najważniejsze, najdroższe rzeczy, jakie są w tym mieście, przynieś mi. I anioł poleciał do tego miasta prosto na śmietnik i przyniósł Panu Bogu jaskółkę i serce szczęśliwego księcia. Jak to położył przed Panem Bogiem, to Pan mu powiedział, masz rację. Ale bajka nie. Niesamowita. Słuchajcie, najpierw jeden wniosek dla dzieci, a potem będą wnioski dla dorosłych. Dla dzieci wniosek jest taki. Nauczymy się takie, jak myślicie, czy ten książę był, czy nie był szczęśliwy? Nie był? A kto myśli, że był? Kto, o, i tak zrobił. Kto myśli, że ten książę był nieszczęśliwy? Ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dziękuję. A kto myśli, że ten książę był szczęśliwy? Ręka do góry. Pan Łukasz nawet podniósł za to i delikatnie. Widać, że aha, jednak. Okej, okay. Był. Dobrze. Ja też myślę, że koniec końców był. Jest takie jedno zdanie Pana Jezusa, które jest zapisane w Piśmie Świętym, ale nie w Ewangelii. A, zagadka dla dorosłych. Jedno zdanie Pana Jezusa, które jest zapisane w Piśmie Świętym, chociaż nie w Ewangelii. Aha, widzę specjaliści biblijni. Uwaga, nauczymy się tego zdania. Pan Jezus powiedział tak. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Powtórzycie ze mną? Potraficie? 3, 4. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Jeszcze raz. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc ten książę był szczęśliwy, bo koniec końców dał wszystko. I ta jaskółka była szczęśliwa, bo dała wszystko. A najbardziej nieszczęśliwi to byli ludzie w tym mieście, co myśleli, że szczęście polega na tym, że nazgarniasz złota, szafirów, rubinów i będziesz się świecił. Wtedy będziesz dopiero szczęśliwy. Okej, to było dla dzieci wszystko. Teraz dwa zdania z dorosłymi. Dlaczego ta bajka dzisiaj? Dlatego, że dzień dziecka, okej. Okay. Jeszcze jest inny dzień. Dzisiaj świętują dwie grupy ludzi. Dzieci. Dzieciom przywieźliśmy coś na świętowanie. Kapłani. Kapłani. Dzisiaj jest święto Jezusa Chrystusa, jedynego, najwyższego kapłana. Kapłaństwo polega na tym,
że składasz ofiary. Żeby być kapłanem, trzeba być księdzem? Co? Nie. Żeby być kapłanem, trzeba być ochrzczonym. Albo trzeba być jaskółką. Albo trzeba być szczęśliwym księciem z ołowiu. Każdy może być kapłanem, jeśli znajduje tę logikę w życiu, że więcej szczęścia jest w dawaniu. W tym, że jesteś ofiarny, bo kapłan jest odskonany. I ostatecznie w kapłaństwie Jezusa Chrystusa nie idzie nic innego, tylko żeby złożyć w ofierze siebie. Tak jak to zrobił to ten książę, żeby była jaskółka. W kapłaństwie Jezusa Chrystusa kapłan i ofiara są ze sobą tożsame. My, będąc kapłanami Jezusa Chrystusa, nie składamy Bogu na ofiarę pieniędzy, zwierząt, martwych, nie wiadomo czego, tylko składamy na ofiarę siebie żyjących. No i dlatego była ta bajka. Bo trzeba odnaleźć w sobie tę jaskółkę i tego księcia, jak chcecie być kapłanami Jezusa Chrystusa. Amen.